Miasto planuje wyciąć około 60 drzew rosnących na terenie naszego miasta. Są to drzewa, które ze względu na zły stan zdrowotny zagrażają bezpieczeństwu kierowców i przechodniów. Takie rosną na przykład za pomnikiem sanitariuszki. Tu do wycinki wyznaczono ponad 20 drzew. Biorąc pod uwagę jesienne wydarzenia i widzieliście Państwo, w ilu miejscach chcieliśmy drzewa i jak one wyglądały, albo te wykroty, które by miały miejsce tej ostatniej jesieni, nawet przy ulicy Szpitalnej, czy w parku 3. Dywizji Piechoty, więc naprawdę to się dzieje, wiatry są okrutne i niestety nic na to, proszę Państwa, nie poradzimy. Dzisiaj na specjalnej wizytacji miejsc, w których planowane są prace, Ewa Pełechata wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska odpowiadała na wszelkie pytania związane z wycinką drzew, bo temat ten zawsze wzbudza wiele kontrowersji. Wszyscy tutaj piszą fora, ludzie mówią, że jesteśmy w okresie lęgowym ptaków. Proszę Państwa, drzewa wycina się cały rok, ale z zachowaniem właśnie wszelkiego rodzaju zakazów, w sensie, że zawsze, kiedy widzimy na drzewie gniazdo, to taka wycinka jest wstrzymywana, czy przycinka, bo przypomnę Państwu, że jeszcze będziemy mieli wiosenną pielęgnację drzew, czyli będziemy przycinać te, które na przykład rosną wokół, przy ścieżkach rowerowych. To się niestety każdego roku robi, ale budzi to też ogromne emocje. Decyzję o wycince drzew podejmuje Wydział Ochrony Środowiska w starostwie. Tam są naprawdę fachowcy i wspólnie bronimy każdego drzewa, jeśli tylko można je uratować. Dlatego sporo pieniędzy miasto wydaje na ekspertyzy, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście jest zasadne wycinka takiego drzewa, czy nie. No nie ulega wątpliwości, że te drzewa, które Państwu dzisiaj pokazaliśmy, one niestety nie pozostawiają żadnych złudzeń. Z decyzji starosty wynika wprost, że one są obumarłe i ze względu na bezpieczeństwo konieczne jest ich natychmiastowe wycięcie. Więc wkrótce przystępujemy właśnie do takich prac. Miasto złożyło także wniosek o wycinkę drzew rosnących przy ulicy Szpitalnej. Tu musimy już podjąć trudne, bardzo bym powiedziała wręcz trudne decyzje i wycięcie wszystkich kasztanowców czerwonych na ulicy Szpitalnej. Ale wniosek w tej sprawie został złożony do starosty i na pewno będziemy tutaj mocno się zastanawiać wspólnie ze specjalistami ze starostwa, czy tym kasztanom jeszcze można pomóc, choć ekspertyza ewidentnie mówi o tym, że absolutnie drzewa nadają się tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa do wycinki. Decyzja o wycięciu konkretnego drzewa nigdy nie jest podejmowana pochopnie, podkreśla Ewa Pałechata. Miasto cały czas prowadzi obserwacje drzew, takich jak na przykład w parku Fredry. Tu część z nich jest mocno pochylonych. Bardzo często korzystamy przy takich pochylonych drzewach, korzystamy z takiej bardzo ciekawej metody badania obciążenia drzewa na wykroty, tak? To przyjeżdżają alpiniści, oni zakładają specjalne obciążniki, więc staramy się naprawdę zrobić wszystko, żeby każde drzewo ratować i to jest nasz cel, proszę Państwa. Nie wycinka, ale ratowanie drzew w naszym mieście. Za każde wycięte drzewo konieczne jest nasadzenie zastępcze.